Czoła ćwiczę i drugie słowa, pierwsze, drugie czytanie i szczególnie Ewangelia mówią nam o miłosierdziu. Mówi o tym, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie i chce przebaczać grzesznikowi, który przychodzi i prosi o przebaczenie. Jezus dzisiaj opowiedział trzy przypowieści o zagubionej owce, o zagubionej drachmie i o synu marnotrawnym, a może lepiej powiedzieć o miłosierdziu Ojcu. Powiedział te przypowieści o miłosierdziu wtedy, kiedy przychodzili do Niego celnicy i grzesznicy, którzy Go słuchali. A faryzeusze i uczeni w piśmie mówili, dlaczego miada z celnikami i grzesznikami. A Jezus mówi, że przyszedł do grzeszników. Przyszedł, aby oni mogli powrócić. Przyszedł, aby przebaczyć. Przyszedł do tych, którzy potrzebują lekarza. Przyszedł po to, aby uzdrowić grzesznika. I dlatego mówi o radości z nawróconego grzesznika. I dlatego mówi o Bogu Ojcu, który jest bogaty w miłosierdzie. Usłyszeliśmy o tym, jak miłosierny Ojciec przyjmuje swojego syna. Wybiega naprzeciw, rzuca mu się w objęcia, obdarowuje syna pierścieni, każe przyodziać, każe wyprawić ucztę. Cieszy się z powrotu swojego syna. Pan Bóg, ten dobry, miłosierny Ojciec, zawsze cieszy się z powrotu grzesznika. On jest pełen dobroci i miłosierdzia. Bóg pierwszy wychodzi naprzeciwko człowieka, naprzeciwko grzesznika. Bóg pierwszy otwiera ramiona. Bóg pierwszy obdarowuje człowieka swoją miłością i wszystkimi darami, które są mu potrzebne, aby wrócić na drogę świętości, aby kroczyć właściwą drogą. Co więcej, Bóg wyprawia nam ucztę, ucztę miłości, jeżeli tylko wracamy. Bóg nie czeka, aby nas ukarać. Bóg nie czeka, aby nas postraszyć piekłem. Bóg otwiera ramiona i przyjmuje, jeżeli tylko przychodzimy do Niego. Dlatego trzeba nam też zobaczyć oprócz miłosierdzia Bożego jeszcze grzesznika, tego marnotrawnego syna, który chce wszystko swojemu, który bierze część swojego majątku i odchodzi, żyjąc rozrzutnie, traci, ale potem uświadamia sobie swoją słabość, swoją grzeszność i powraca. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy odchodzimy od Pana Boga. Przez grzech wpadamy w niewolę grzechu. I Bóg chce, abyśmy uświadomili sobie, że w takim stanie nie jesteśmy w stanie normalnie żyć. On chce, abyśmy, tak jak marnotrawny syn, uznali swój grzech, swoją słabość i wrócili do Ojca. A On nas przygarnił przy Bogu. Wierzymy w Boże miłosierdzie. Wierzymy, że grzech zrywa tę cienką nić miłości między Bogiem a nami.
a mimo wszystko nie korzystamy z Bożego miłosierdzia. Może dlatego Jezus miłosierny objawił się siostrze Faustynie i przypomniał, że miłosierdzie to największy, najważniejszy przymiot Pana Boga. Bo przecież mówimy, że sakrament pokuty jest sakramentem Bożego miłosierdzia. A przystępujemy do Niego tylko dwa razy w roku. A tak trwamy w grzechu. Tak trwamy w niewoli grzechu. Oskarżamy może czasem marnotrawnego Syna. Dlaczego tak długo pozostał w niewoli grzechu? Dlaczego dopiero Bóg sprawił, że powróci do Ojca? Zapominając sami, że Bóg czeka na nas z miłosierdziem, swoją miłością i swoimi darami. Nie chce na nas krzyczeć, ale chce nas objąć, chce obdarzyć nas swoją miłością. Mówiąc o marnotrawnym synu, widzimy też starszego syna, który został przy ojcu. I widzimy go jako tego, który nie rozumie, dlaczego ojciec przebaczył temu synowi, który odszedł, który rozkroił jego majątek, który żył w grzechu. Można powiedzieć, że jest nawet zazdrosny o miłość ojca. Pan Bóg przebacza każdemu człowiekowi. Pan Bóg jest tym, który chce nawrócenia każdego człowieka. I my nie możemy stanąć po stronie tego starszego brata, który nie chce uwierzyć, że jego młodszy brat się zmienił, że powrócił, że ożył na nowo. Jezus Chrystus przychodzi z darem miłosierdzia. Przychodzi, aby przypomnieć nam, że możemy korzystać z tego daru, że jesteśmy grzesznikami, ale On, dobry Bóg, obdarzy nas swoją miłością. Jezus Chrystus przypomina, że każdy może się zmienić. Każdy może wrócić na drogę świętości. Tylko mamy czynić to w wolności. Tak jak ten marnotrawny syn. Wrócił, bo chciał. Jeżeli chcemy, zawsze możemy wracać.